Witajcie, jestem Tytus. Dzisiaj mam super zegarek z AliExpressu do przetestowania. To jest zegarek elektryczny. Można go połączyć z Androidem, też Apple'em można połączyć go. Ponoć bardzo dobrze współpracuje z nimi. Jest dodatkowa aplikacja do telefonu, żeby kontaktował się telefon z zegarkiem. Na Bluetootha się łączy. Ponoć bardzo są ludzie z niego zadowoleni. Mówią, że tani, ale bardzo fajny, więc sobie sprawdzimy jego funkcje, jak kroki mierzy, jak tętno, jak ciśnienie, nasycenie krwi tlenem, więc sobie to sprawdzimy, bo niektóre zegarki, bransoletki elektryczne, które miałem możliwość testować lub ze znajomymi rozmawiałem, mówili, że kroki zawyżały, po prostu przeszły 10 kroków, wam pokazał 20, lub jak machali ręką, przy komputerze pisali, no to on odbierał jako ruch i też naliczał kroki, więc sobie to sprawdzimy. I cóż, zabieramy się do rozpakowania pudełka i lecimy z testem. Zegarki do mnie dotarły. Jeden zielony, jeden jest szary. Najpierw sobie zielone rozpakujemy. Pudełeczko takie. Oczywiście przetestuję jego możliwości i też sprawdzę z ciśnomierzem i wszystkie parametry posprawdzam z innymi urządzeniami. I zobaczcie, tak się prezentuje zegarek. Tu jest folia ochronna na nim. Ściągamy. Tu są te bransoletki. Tu jest ładowareczka. Bo ładujemy go w taki właśnie sposób. Zobaczcie. Tu. Te bolce tu. I to tu. I w taki sposób go ładujemy. Żeby te bolce się stykały z tymi blaszkami. No i tutaj jest to szkiełko, co ponoć bada nas. Tutaj zobaczmy, co dotarło. Tu jeszcze mamy w środku taką instrukcję z aplikacją, żeby pobrać na... Słuchajcie, te teleskopki można się siłować, tutaj podważać, lub można zrobić tak i już jest złożony. I oba zegarki są już złożone, ten jest czarno-zielony, taki jak chciałem. Pokazywał po uruchomieniu, no i czarny całkowicie, tak czarno-szary, tak się prezentuje elegancko. Zegarek już sobie skonfigurowałem z telefonem, teraz wam pokażę jego opcje. Jak podniesiemy rękę lub nadusimy tutaj ten klawisz, to się wyświetla, żeby świetli. Ja sobie ustawiłem taką tarczę, żeby mi kroki, kilometry pokazywały, ile przeszłem godzinę, datę, no i te kreseczki. Jeszcze nie doszłem do czego one znaczą. Tutaj stan baterii. Jeszcze raz jak nadusimy, to mamy krokomierz. Nadusimy tutaj, to nam pokazuje, ile przeszliśmy. Kilometry, kalorii, ile spaliliśmy. Przydusimy, to wyjdziemy. Tutaj możemy zbadać tętno. Ja mam dosyć luźno zapięte, to więc może błędnie obliczyć. Ja lubię luźno zegarki mieć zapięte. Więc no widzę, że tutaj nie do końca dobrze chyba wyczuł, ale jeszcze to sprawdzę sobie z ciśniomierzem, wiele prób porobię i wam w podsumowaniu powiem, jak tam wychodziło. I też jak będę robił testy, to tak trochę mocniej zepnę bransoletkę, nie tak jak teraz, no tak widzicie, taki luz, bo przez to może zakłamywać wynik. Oczywiście też za mocno nie można, żeby sobie nie uciskać żył, ale nie aż tak jak ja mam, że widzicie, lata. Ja tak lubię, no ale dobra. Tutaj tętno, sport, przyduszamy i tutaj mamy bieganie, skakanie i coś jeszcze. Jak przydusimy i przydusimy na przykład jeszcze raz, to nam zaczyna odliczać na przykład bieganie. Przydusimy. Wyszliśmy z tego. Poczekajcie, wyjdziemy z tego.
I tak, tutaj message, tutaj SMS-y nam odczytać możemy i też ostatnie połączenia nam pokazuje, kto do nas dzwonił, jakie połączenie nie odebraliśmy. No to śpi, no to nam pokaże, o, ponoć spałem 9 godzin z nim. Tutaj mamy ustawienia. Kamera, to jak uruchomimy aplikację jego, to możemy zdalnie sobie zrobić selfie lub komuś zdjęcie. Ale aparat nie, ten zegarek nie ma aparatu. Tutaj jak klikniemy, to nam wyśle wiadomość do telefonu, że szukamy go, zacznie buczyć telefon, wibracje. Tutaj muzykę możemy zgrać z telefonu. Pogoda, no to nam pokazuje. Połowa jest po polsku, tutaj jakie są funkcje dostępne, zaczyna buczeć. Wszystko jest po nim dostępne, co jest możliwe w nim. Tutaj reset, żeby go uruchomić od nowa, a tutaj wyłączenie. Widzicie, przyłączyło mi się tarczę można wybierać z telefonu lub przyduszając dłużej palcem. Ja taką wolę mieć. Są trzy tarcze i też można ustawić swoje zdjęcie, jakby się chciało. To za chwilę wam pokażę aplikację. To tak się aplikacja prezentuje. Przy pierwszym uruchomieniu było trzeba się zarejestrować. Rejestracja wyglądała, że się podaje mail, nick lub imię swoje do wyboru. Było trzeba też podać hasło i kliknąć wyślij kod. Na maila dostawaliśmy kod, cyferki i go wklejaliśmy tam lub wpisywaliśmy i się klikało rejestruj. I po takim czymś się uruchomiła aplikacja. Pierwsza zakładka to jest zdrowie. Tutaj widzimy pogodę Gdynia, jaka ma być pogoda i taki on pokazuje, że przykładowo jest plus 1. Według tej aplikacji teraz na telefonie pokazywała, jak dobrze pamiętam, plus 1. I tutaj ile kroków zrobiliśmy, klikniemy w kroki, to się szybciej odświeżą, ile karoli, dystans, ile przyszliśmy, cel, ja mam ustawione 10 tysięcy kroków dziennie. Tutaj jak klikniemy kilometry, to nam pokaże zestawienie. Spanie, no to kiedy spaliśmy, według zegarka też tutaj mamy ciśnienie, możemy kliknąć początek i nam zacznie mierzyć ciśnienie, tak samo natlenienie krwi możemy. Druga zakładka to są dane, tutaj jest, że na przykład możemy ustawić sobie jak spacer, bieganie, to przez aplikację, nie trzeba w zegarku. Tutaj jak klikniemy moje, no to tutaj mamy ustawienia, że jest połączone, połączy się zegarek przez Bluetooth na Androidzie i na iPhone'ie. Też stan naładowania pokazuje zegarka. I tak, tutaj jak pierwsze ustawienie bransoletki, to możemy znać sprzęt, on zacznie brzęczeć. Powiadomienia, jakie chcemy, żeby nam pokazywał telefon, przypomnienie, alarm. Czy jak siedzimy, tutaj siedzące przypomnienie, to jest po prostu, możemy ustawić, że na przykład jak siedzimy, on wyczuje 45 minut, to nam przypomni, żebyśmy się poruszali, zdalne selfie, to jak wam pokazywałem w zegarku, po prostu w tej aplikacji się nam uruchomi aparat, klikniemy w zegarku i nam zrobi zdjęcie, tutaj monitoring snu, możemy jednostki sobie wybrać, automatyczny pomiar tętna, czy chcemy, żeby nam mierzył co godzinę, czy później tętno, czy w ogóle mam nam nie mierzyć, też tryb nie przeszkadzaj, jaką jednostkę, metry, czy coś, język możemy wybrać zegarka. No i tutaj czy nosimy na lewej, czy na prawej ręce. Można ustawić podnoszenie ręki, tak podnosimy, to się wyświetlacz włączy. Czas, żeby równo pokazywał, jaki jest u nas. I fabryczne ustawienia, żeby przewrócić. I potem jak wybierzemy wybierz, tutaj możemy sobie wybrać własną tarczę. Stwórz własną, to możemy własne zdjęcie, kolor, czcionki, ustawienie, gdzie ma pisać nam czas, czy na środku. Czy tu możemy sobie poprzesuwać. Możemy też wybrać z tych. Ja sobie wybrałem trzecie. No i tutaj docelowy krok tutaj pisze. Też możemy wybrać sobie wygląd tego, żeby był nie taki kolorowy, tylko szary. Aplikacja. Słuchajcie, teraz jestem po testach tego zegarka.
Powiem Wam tak, plusem tego zegarka jest to, że nie zawyża kroków. Mam na myśli, jak po mieszkaniu chodzę, to on nie pokazuje więcej. Najczęściej w budynku on zaniża kroki. Więc na przykład jak 20 zrobimy, to on pokazuje 15 lub 13, coś w tym stylu. Na dworzu lepiej mu to wychodzi. Nie wiem dlaczego, czemu w budynku, jak jest połączony z telefonem, to gorzej wychodzi mu. Może dlatego, że GPS łapie za sobą odległość, że się chodzi, może małe mieszkanie, wiecie, to jest małe przesunięcie, dlatego tak źle wylicza, bo na dworzu lepiej. Ale dużym plusem jest, jak się siedzi przy komputerze, czy coś się robi w kuchni, czy coś, kroi się przykładowo marchewkę, czy coś w tym stylu, to on nie nalicza kroków. To jest dużym plusem, bo miałem kiedyś bransoletkę, która naliczała kroki, nawet jak pisała na klawiaturze, więc to była masakra. Powracając do tego, że można ustawić sobie tryb sport, że idziemy biegać, to on oddzielnie liczy te, jak to się mówi, kalorie na tym spacerze lub na tym treningu i też mamy w aplikacji. Minusem jest też w telefonie, że jak mamy połączone to Bluetooth zegarkiem, to szybciej bateria w telefonie schodzi. Mi w iPhone'ie szybciej schodziła i też w Huawei'u szybciej schodzi. Nie wiem, czy przez to, że jest Bluetooth włączony na to wykrywa inne sprzęty i coś w tym stylu, czy przez aplikację, bo aplikacja mi tak pokazywała 3% dobowego zużycia prądu baterii. Nie wiem, czy to jest dużo, czy niedużo na tą baterię, ale zauważyłem, że odkąd połączyłem telefon z zegarkiem, dużo, dużo szybciej schodzi. Ale też jest plusem takim, że można wyłączyć tego Bluetootha. Zegarek wtedy działa bez problemu, na przykład tętno mierzy. Działa normalnie, tylko jak po prostu go połączymy z telefonem, to on się połączy i dane, no telefon sobie pociągnie z niego historię tam, nie wiem, tam chyba do kilku godzin tą historię trzyma i przesyła do telefonu, więc nie ma problemu. Też tak można robić, jak chce się zaoszczędzić baterii. Teraz powracając do wygody. Wygody, pasek jest bardzo fajny, elastyczny, miękki i fajnie dopasowuje się do ciała. Nie jest jakiś toporny czy coś. Jest bardzo fajny. Fajne jest to, że te zapięcia mają, jak wam pokazywałem, że można sobie przemieniać, na którą rękę się chce. Powiem wam tak, no też mierzyłem puls. Powiem tak, zależy w którym miejscu na ręce go przymontowałem, to pokazywał ciśnienie, powiedzmy, że bardzo dobrze, ponieważ odchylenie było najczęściej od 3 do 5, najczęściej zawyżał, że jak na przykład ciśnieniomierz medyczny pokazał 23 lub 25, to on pokazał na przykład 28 lub 130. No to takie trochę jest zawyżenie. Wiem, że to jest nieprofesjonalne, ale też nie czarujmy się, że to nie jest profesjonalny zegarek. Więc uważam, że za tą cenę to i tak dobrze, że taka granica z błędu, bo to nie jest medyczny sprzęt, tylko to jest no z AliExpressu. Więc też na to trzeba wziąć uwagę, więc z ciśnieniem było ok. Tylko ja, jak powiedziałem, że ja lubię luźno trzymać zegarki, nie lubię tak, żeby mi opijało rękę i wtedy ma problemy z mierzeniem. Powiem tak, też dawałem ten zegarek kilku osobom i to tak, niektórym lepiej mierzył ciśnienie tętno na lewej ręce, a drugim na prawej. Na przykład na tej zawyżał, a na tej pokazał za każdym razem, jak ciśniomierz, więc to też jest plusem. W aplikacji też można przestawić lewa czy prawa ręka, a chociaż nie przestawiłem na prawą, a tej osobie na prawej ręce lepiej pokazał ciśnienie. Jak przestawiłem na prawą, no to troszeczkę w ustawieniach raz się pomylił, raz nie, więc to jest też to. Powracając do tętna. Tętno zawyża według mnie, jak tak patrzyłem, od 5 do 10. Tylko też powiem wam tak, w siedzeniu, jak siedziałem, to tak najczęściej zawyżył o 5, ale w ruchu już zawyżał więcej. Po ruchu, jak pochodziłem, usiadłem, szybko zmierzyłem, to też zawyżył, ale trochę więcej według mnie. Nasyczenie tlenu, no to wam powiem tak, średnio pokazuje o 2 więcej lub o 2 mniej, bo jak ma ktoś 95, to on pokazuje 97 lub po prostu jak mu wyjdzie,
ale to też nie było takiego dużego odchylenia z innym aparatem, więc tak o dwa tak średnio patrzę, ale nasycenie, które no też się zmienia, jak ktoś gada, czy po spacerze się zmęczy, to też jakieś inne może być dotlenienie. Nie ma, jak to lekarze mówią, stałego. Ustawiłem sobie zegarek, że jak podnoszę rękę, to ma się zaświecić. Dosyć dobrze to wychwytuje, ale najczęściej nawet jak ruszyłem lekko ręką, to się zaświecił. Ale jak nadusimy ten klawisz przykładowo, poczekajcie, zgaszę lampę na chwilę, żebyście lepiej widzieli, to on się zapali i po chwili bardzo szybko gaśnie, ale jak przydusimy palcem, to się długo trzyma. Dziękuję za obejrzenie filmiku i do zobaczenia następnym razem.